Świąteczny nastrój, świąteczna atmosfera, ale niestety okazja czyni złodziejem. W związku z tym coraz więcej oszustw na różne sposoby, kradzieży kieszonkowych. Jak temu zapobiec? Jak wygląda sytuacja na chwilę obecną ze złodziejami kieszonkowymi? Bo to są po prostu najlepsze okoliczności, że tak powiem, do tego, żeby kogoś okraść. Dużo ludzi, dużo zamieszania. Czy takich zgłoszeń macie dużo? No rzeczywiście, zwłaszcza w takich okolicznościach, jakich się teraz znajdujemy. Są jarmarki bożonarodzeniowe, jest większy ruch, tłok w centrach handlowych, w środkach komunikacji miejskiej i tam powinniśmy uważać bardziej niż w innych miejscach. Natomiast tych kradzieży kieszonkowych mamy mniej. Być może właśnie dlatego, że nauczyliśmy się już prawidłowo reagować, jednak pilnować tych swoich pieniędzy, trzymać wewnętrznej części kurtki, więc nawet jeżeli tych zgłoszeń aktualnie nie mamy za dużo, to ja apeluję, żebyśmy trzymali się tych dobrych praktyk, bo one przynoszą pozytywne efekty. Ale kradzieże internetowe, to kradzieże w sieci, to już jest prawdziwa plaga. Coraz bardziej oszuści się rozwijają, bo to mieliśmy metodę na wnuczka, na policjanta. Jakie jeszcze metody? Bo tych metod jest coraz więcej i tutaj macie na pewno dużo zgłoszeń. No tak, rzeczywiście, metod jest coraz więcej i co ważne, te metody zwykle są dopasowywane do tego, co się aktualnie dzieje. Więc musimy się spodziewać, że w tym okresie, gdzie przed nami Mikołaj, później Boże Narodzenie, więcej robimy zakupów, chociażby przez internet, nasi bliscy wyjeżdżają, oszuści będą wykorzystywać takie sytuacje, więc możemy się spodziewać telefonów o wypadek samochodowy. To jest ta najbardziej podstawowa metoda oszustów, że kochana babciu, dziadku, tu dzwoni wnuczek, wnuczka, miałem wypadek samochodowy. Przecież w okresie świątecznym, kiedy wyjeżdżamy, to jest bardziej realne, bardziej możliwe niż w innych okolicznościach i oszuści o tym wiedzą i oni to wykorzystują. Dlatego ważne jest, abyśmy porozumieli się ze swoimi seniorami, powiedzieli, gdzie wyjeżdżamy, w jaki sposób będziemy informować o tym, że jesteśmy na miejscu. To są niesamowicie ważne rzeczy, o których musimy pamiętać. No a druga gałąź to są te wszystkie oszustwa bezpośrednio przez internet, czyli bardzo popularna chociażby dopłata za paczkę. Bardzo często dostajemy SMS-y od kurierów, od przewoźników, od sklepów internetowych z jakąś informacją. Nie zwracamy uwagi, czy ta dopłata złoty 50 jest rzeczywiście realna, czy z naszego konta zniknie znacznie większa suma. No niestety z doświadczenia wiemy, że najczęściej się to kończy właśnie jakąś internetowym oszustwem, kradzieżą, dlatego tutaj również taka szczególna ostrożność, pomimo tego pośpiechu, pomimo tego natłoku spraw, zwłaszcza przy decyzjach finansowych, kiedy klikamy wyślij przelew, kiedy podajemy dane do logowania, zatrzymać się, odłożyć to chociażby na 10-15 minut, na pół godziny, może wówczas zwrócimy uwagę na jakiś szczegół, którego wcześniej nie zauważyliśmy. No właśnie, bo co możemy zrobić? My mówimy o tych oszustwach już od dłuższego czasu i w Opolu tych oszustw jest coraz więcej, niezależnie od, nazwijmy to, uświadamiania społeczeństwa. Czy coś jeszcze możemy zrobić poza tym apelem? Czy jakie są później procedury, jeśli ktoś już padnie ofiarą takiego oszustwa, to co ma zrobić i czy są szanse, bo raczej to jest dość trudne, żeby akurat takich przestępców internetowych namierzyć? Ten proces wykrywczy nie jest łatwy, ale nie jest niemożliwy. My zatrzymujemy takie osoby, rozbijamy całe grupy, bo przecież to są ludzie, którzy działają w większej liczbie, są osoby, które odbierają pieniądze, które dzwonią, jakby my o tym wiemy. Natomiast bardzo ważne jest to, aby zgłaszać nam tego typu sytuacje. Niestety często się zdarza, że seniorzy są zawstydzeni tym, że dali się oszukać. Wstydzą się przyznać nawet najbliższej rodzinie, dlatego że po czasie widzą, jak łatwo dali się nabrać, natomiast w emocjach tego nie dostrzegamy. Więc ważne jest, aby za każdym razem zgłosić nam takie oszustwo i zgłosić także próbę oszustwa, dlatego że policjanci uzupełniają dzięki temu swoje materiały, no i możemy mieć coraz większą wiedzę o tych grupach, które są co jakiś czas rozbijane. Pamiętajmy o tym, że niezależnie od świąt, czy każdego innego dnia, oszustów nie brakuje, więc tutaj może ochronić nas tylko nasz rozsądek i ostrożność. Tych metod oszustw jest naprawdę bardzo dużo, więc zanim klikniemy w jakiegoś linka, naprawdę zastanówmy się kilka razy.